poprzednim odcinku wariackiego wyścigu nasze drużyny walczyły w Australii, przyjaciele zostali wrogami, a wrogowie przyjaciółmi. Devin wygrał etap dzięki sile miłości i mógł zadzwonić do pani swego serca, która go rzuciła. Zaczekajcie. Bardzo proszę, to było takie smutne. W dodatku jest coraz gorzej. Która drużyna odpadnie tym razem? Ach, nie mogę na to patrzeć. Tak lepiej. Witajcie w wariackim wyścigu. Totalna porażka, wariacki wyścig. Jesteśmy w Australii, gdzie zwycięzcy poprzedniego etapu odczytają wskazówki. Hej, może pierwsza wskazówka poprawi ci humor? Może chciałbyś, może weźmiesz wskazówkę? Albo ja to zrobię. Tak, to ja ją wezmę. Shelley rozstała się z Devinem, co jest okropne, ale też takie wspaniałe. Być może on jeszcze tego nie dostrzega, ale przekona się. Zaczekajcie. Przestań, to nie jest koniec świata. Masz wokół siebie mnóstwo ludzi, którym na tobie zależy. Hej, masz rację. Zresztą, przecież ona na pewno mnie nie rzuciła. Pewnie się przesłyszałem. Nie mogę się doczekać, aż powiem o tym wszystkim Shelley. Będziemy się z tego śmiać i śmiać. Nie tak miało być. Zrób na miejsce! Czas na mnie i mojego super brata! A tak się wcześniej nienawidziliśmy. Teraz staliśmy się super ekstra braćmi ze wspólną misją. I mamy nawet wspólną piosenkę. Bracia to my! Bracia to my! Najlepsi bracia! Zrobiliśmy sobie tatuaże naszych twarzy markerami permanentnymi. Myślałem, że każdy rysuje swoją podobiznę. Zadanie wspólne. Hop do worka! Hop do worka? Tak, hop do torby. Te włochate zwierzątka są urocze, ale dla australijskich farmerów są zwykłymi szkodnikami. Mimo płotów przedostają się dosłownie wszędzie. Każda drużyna musi złapać do worka 10 sztuk i zanieść je do tego miłego gościa. Jest też opcja dodatkowa. Gdzieś na farmie chowa się królik albinos. Złapcie go, a przeskoczycie prosto do następnego zadania. Uratujemy tę farmę! Chodź, Albuś, Albuś, Albuś! Spokojnie, ziomek, złapiemy te króliczki! To królik! Mam cię! Pomożesz? Nie teraz, ja patrzę! Podrzuciły nam bumerang! Za to my im! Ja chcę zemsty! Wygrana to nie wszystko! To ja muszę sprawić, że one stąd znikną! A mnie wygrana wystarczy! A mi nie! Oho, cześć, koleżko! Czy mógłbyś pożyczyć swoje przybory do makijażu? Nie udawaj, miłej, to ohydne. Ale możesz użyć moich rzeczy, jeżeli powiesz mi, skąd wzięłaś taki trykot. Dobra, milusie pluszaki. Po prostu róbcie sobie, co robiłyście. Moja kostka! Potrzebuję jej! Brachu, wszystko gra? W porządku. Mam dwie nogi, więc mogę... Znowu! Red, nie rozumiem, czemu tutaj jest aż tyle króliczych nóg. Mam cię! Wow! Wielki, silny facet złapał króliczka. Mamy tylko dwa? Musi być jakiś prosty... Wow. Co Enui z nimi zrobił? Crimson. Znowu to samo. Urocze, puszyste zwierzątka go uwielbiają. Jak uroczo. Nie chcę o tym rozmawiać. Uroczo to bardzo źle. Twoje uwielbienie mnie obrzydza. Tam jest! Łap go! Myślałem, że to był kangur, ale Chad wie wszystko. Wiecie, mogłem wyjść na fight łapę. Nigdy nie widziałem takiego królika. A może to ten albinos? To raczej nie był królik albinos. Nie był ani biały, ani nie był królikiem. Ale to Lorenzo wie wszystko, więc... Tak, królik albinos! To właśnie on! No! Niech on przestanie! Czy jest
coś, co boli bardziej niż to! Czy to cię boli? Okej, a czy to cię boli? Już wiem, co jest nie tak. Nie mam pojęcia, co robię. To ja jestem wokalistą naszego zespołu, a Spad jest bardziej jak automat z napojami na sali koncertowej. Jeśli chce być kimś więcej, to niech się lepiej postara. Masz, króliś, pyszne, spójrz. Stop! Wszyscy natychmiast na ziemię! Łapy w górę! Właśnie tak, króliki, to koniec napychania się! Kompletnie nie rozumiem, jak oddanie jednego królika narobi im kłopotu. Patrz i ucz się! To dziesiąty. Ha, to ich przywódca! Ale mamy już wystarczająco dużo królików. Mamy uciekiniera! MacArthur, stój! Stop! A macie wy amatorki! Shelly będzie ze mnie taka dumna! Nie sądzę, żeby ją to interesowało. Przecież zerwała z tobą, pamiętasz? Kerry, daj spokój. To było tylko nieporozumienie. Ale ja pamiętam, że ona naprawdę cię rzuciła. Wcale nie! Słyszałam jej głos, powiedziała przecież... Nie słucham! Na, 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 na. Czemu Ryan i Stefanie, randkowicze. I idź do przodu. Odpuść sobie i rusz dalej. To właśnie powiedziałam. Lepiej to ująłem. Na, 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 na. Coś mi się wydaje, że mi nie idzie. Spokojnie, on tylko przeżywa 7 standardowych etapów. 7 etapów? To znaczy? Po zerwaniu. Mój zespół, prawie zdrowi, zrobił o tym naprawdę super kawałek. Okej, okay. To jakie to etapy? Po prostu ci to zaśpiewam. 2, 3, 4. Złamane serce! Etap pierwszy. A możesz przewinąć? Muszę zaśpiewać całość, inaczej nie pamiętam. Teraz! Mamy go! Dalej, bracia! To niesprawiedliwe! Mieliśmy cię! Patrz, dokąd skaczesz! Policyjna obława! Konfiskuję ten pojazd! Króliki, koniec z niszczeniem plonów! Ciekawe, patrzcie, co my tutaj mamy. Co? Chcesz, żebym tam spojrzała? Nie dam się wrobić w... Mamy 10 królików! Wow, widziałeś, jak ten traktor dał nura? Aui, zabójczo! Ciekawe, kto prowadził. MacArthur. A to dlatego słyszałem, jak krzyczy: pomóż mi, Brody! Już biegnę! Ziomeń, czekaj! Musimy... Zostańcie tutaj! Brody! O, patrz! No to mamy już nasze króliczki! Czyste zło! Wykiwanie surferów było banalne jak potrójny tulup na olimpiadzie. A tekst tej piosenki? Ona w ogóle ma jakieś słowa? Słowa? Nie, to jest wersja instrumentalna. Ale 7 solówek ma oddzielne tytuły właśnie od 7 etapów po zerwaniu. To znaczy jakich? Jak na razie Dave reaguje, to jest 1. Jak zobaczysz go naprawdę wściekłego, to znaczy, że przeszedł do fazy drugiej. Więc jeśli chcę, żeby Devin jak najszybciej zapomniał o Shelly, powinnam sprawić, żeby był na nią zły. Dzięki, Spad! Brachu! Łap go! A po co? A, jasne! Już łapię, już łapię! Masz! Nasza wskazówka!
Teraz wylecicie z Australii, ale niekoniecznie samolotem? Właśnie tak! Drużyny muszą skorzystać z szybowca i opuścić w końcu Australię, dolatując do kolejnej strefy luzu na górze Aspiring w Nowej Zelandii. Czy drużyny wiedzą, gdzie jest Nowa Zelandia? Ach tak, świetnie. Ekipa łyżwiarzy obejmuje prowadzenie, a reszta drużyn znajduje nowe sposoby na zdobycie króliczków. Niektóre są dobre, ale nie brakuje też kiepskich. Pomyślałem sobie, że może lepiej odpuścić już temu albinosowi. Jasne, nie chcieliśmy zrobić mu krzywdy. Tak, one są pewnie zagrożone. Hej, patrz! Uszynie albinosa! Łapię! Mam go! Oho, czy to twoja mama? Już, miły króliczku. Nie cierpię albinosów. Zabierz je jak najdalej od nas. Nie mam najmniejszej ochoty oglądać tych nudnych futrzaków nigdy więcej. To takie dziwne, jak coś tak uroczego mogło zniszczyć cały kontynent. Są jak plaga. To radosna, kicająca fala głodu i zniszczenia. Drugie miejsce już zajęte, a my mamy dopiero dwa króliki. Steph? Są takie urocze. Nie aż tak jak ty. Złapię cię! Złapię cię! A to pech! Hej, mam jednego! Owocny upadek, brachu! Super! Patrz na tego węża! Ziemia do spada! Ale my mamy przecież łapać króliki! Co? Mamy tutaj wszystko, czego nam trzeba! Miałem w życiu mnóstwo węży. Doskonale umiem ocenić, co zjadły. Wiem, jeśli wąż połknął mój telefon, dziecięcy rowerek albo kota sąsiadów. Być może nie powinieneś wypuszczać swojego węża z domu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brachu! Właśnie? Ogarnąłeś to w pojedynkę! Juhu! No pewnie, że ogarnąłem! Ale musimy już zmykać. Czemu nie? Ty żyjesz! Nie możesz znikać i zostawiać mnie bez wsparcia! Straciłem wszystkie króliki! Wyluzuj! Mam albinosa, widzisz? To podróba! Wow, udawał albinosa? Zły królik! Nie zapędzaj się! Królik nie jest winny, ale wiem, kto jest. Łyżwiarze, macie pierwsze miejsce. Tak! To znowu jest nasze! Powtarzam, tu nie ma medali, ale co tam? Wygraliście dzięki talentowi i sportowemu honorowi. He? Żarcik! Wasza wygrana jest podejrzana, ale nie mam ochoty tego sprawdzać. Wyścig o pierwsze miejsce zakończone, ale to z pewnością jeszcze nie koniec rywalizacji. Więcej drużyn leci do strefy luzu, omawiając po drodze strategię. Lepiej nic nie mów! Milczę! Lub nie. Jedna z drużyn ma nowego zawodnika. To jest Loki. Jest w naszej drużynie. Nazwaliśmy go na cześć złego nordyckiego boga ognia i złośliwości. I pasuje mu nasz makijaż, więc się dogadujemy. Widzicie? Wiesz co, w takim momencie brakuje mi kogoś, na kogo mogę zwalić całą winę. Może mamy alergię na albinosy? Hej, tak! To jedyne wytłumaczenie, czemu wygrał z nami królik. Co to za dziewadło? To wygląda jak jakaś wielka larwa! Zabierz to coś! Hej, moje gratulacje! Złapaliście królika albinosa! Możecie wziąć się za następne zadanie. Serio? Okej. Może lepiej poleżę tutaj jeszcze chwilę, zanim skończę jeść. Bracia robią sobie przerwę, a kolejne drużyny już startują. I coraz więcej zawodników stanęło już na mecie. Jednak dwie drużyny zostały daleko, daleko w tyle. Zostaliśmy tylko my. To fajnie! Mamy farmę tylko dla siebie. I walczymy o przedostatnie miejsce. Z chęcią podzielimy się z wami naszymi królikami, gdziekolwiek one są. O, rety! Wszystkie króliki pouciekały. Nasz worek też. Dziwne. Nie możemy o tym myśleć. Trzeba natychmiast zebrać 10 królików. A ja wiem jak. Do dzieła! TB!
będą dla nas i dla surferów! Super! Dzięki! Wow! Te chmury wyglądają zupełnie jak różne rzeczy. Na przykład ta jest koktajlem waniliowym, a ta to wygląda jak ptasie mleczko. Brachu! Góra! Pff, żadna z nich nie wygląda jak... Zrób coś! Góra! Fajnie, że to przeżyliśmy, ale od dziś to ja pilotuję. Wow! To idealny dzień na szybowanie. Serio? Jestem w szoku, że nie jesteś, nie wiem, zbyt zły na latanie. Dlaczego miałbym być zły? Oj, sama nie wiem w końcu. Shelly gdzieś tam w domu się śmieje, imprezuje, sam wiesz, gra sobie w tenisa, kiedy tylko chce. Nie, nie, ona pewnie... Ja, bo wiesz to... Jestem pewien, że... Kto normalny bierze lekcje gry w tenisa? Ktoś tutaj zaczyna się w końcu złościć. Wiesz co? Zamierzam natychmiast do niej zadzwonić. Patrzcie, to strefa luzu! Lecimy! Gdy coraz więcej drużyn dociera do strefy luzu, dwie ostatnie drużyny zaczynają się już stresować. Jak to dobrze, że złapaliśmy tego albinosa i uciekliśmy od tego większego, okropnego, dwugłowego albinosa! Tak! W końcu można sobie spokojnie, bez stresu... Oj, nie żartuj! Rzuć go stąd! Nie! Cierpię albinosu! Hej, udało nam się! Prawie. Spadł, to bez sensu! Nie mam pojęcia, jak odpiąć te pasy. Po prostu mnie zostaw. Co? Nie ma mowy, brachu! Powiem to, co powtarza twoja mama. Jeśli ktokolwiek na tym świecie cię zabije, to będę ja! Albo zejdziemy z tej skały, albo zginiemy, próbując! Lepiej powiem teraz mój błąd, bo to się chyba źle skończy. Strefa luzu jest już blisko. O, ale chyba nie dam rady tam dojść. Biegiem! Przedostatnia drużyna prawie dobiegła. Coś mi się wydaje, że to koniec rokowców. Jeszcze nie mieliśmy w wyścigu takiej sytuacji. Nasi sędziowie będą musieli obejrzeć nagranie, żeby to rozstrzygnąć. Nie mamy sędziów? Ha, to kim jest gość przy biurku? A, Japonczka. To chwilę potrwa. Chet, musisz coś wiedzieć. Jeśli teraz wylecimy, to się naprawdę wścieknę! Ja też! Hej, na co my czekamy? Na decyzję, kto przegrał. Co? Zawodnicy, po wnikliwej obserwacji stwierdziłem, że to rokowcy. Nie byli w strefie luzu ostatni, odpadają przyrodni bracia. Wow! Udało nam się! I to wszystko dzięki mojemu kumplowi, Spadowi! Wow! Nigdy wcześniej nie udało mi się zrobić tego, co chciałem. Jakie to fajne! O, my tego nie przegraliśmy! Przestańcie grać ten pożegnalny filmik! Nie będzie żadnych wspominek! Nie zmusicie nas! Ten program jest do kitu! Zorganizujemy sobie własny wyścig! O, tak, 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 tak! I będą tam sami ninja! Będą walczyć w fabrykach fajerwerków w kosmosie! O, tak! Jesteś super bratem! Ty też jesteś super! Chodź tu, bracie! O, tak! Jasne, że tak! Ale zanim skończymy odcinek, mam pewne ogłoszenie specjalne. Dzisiejsza runda kończy się podwójną eliminacją. Rokowcy też wracają dziś do domu. Co? O, Rety, to kiepsko. To czemu traciłeś czas sprawdzając, kto był przedostatni, skoro i tak wywalasz też nas? Bo zapomniałem, to oczywiste. Eliminacja jest mało fajna, ale jestem dumny ze Spada. Na początku było brachu, ale zmieniło się w życiu. A potem było... Co? Dzięki, brachu. Może jeszcze to wygramy? Ale odpadliśmy. A jasne, fakt. Przydałby mi się ten milion. A może chcecie iść z nami i pograć na naszej konsoli? Tak! Fajnie!